Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Black Myth: Wukong. I teraz tak, dostaliśmy się już do nowego rozdziału, ale jeszcze jedna rzecz została mi, mogę przyznać tutaj, właśnie w relikwiach. Zapewnia umiarkowaną premię do obrażeń przez krótki czas po rzuceniu zaklęcia. Można naładować do 4 punktów koncentracji w kręgu ognia. Umiarkowanie wydłuża czas trwania niezwyciężoności uniku. Może to pierwsze. Okej, trwały aromat. I teraz udamy się do rozdziału 4. Ja sobie odblokowałem tylko pierwsze miejsce odpoczynku. No i będzie tutaj znowu bardzo wiele walk z bossami, dużo ukrytych rzeczy. Ale na razie zajmiemy się po prostu zwykłą rozgrywką. Odblokowywaniem kolejnych miejsc odpoczynku, żeby później móc szybko się przenosić i uzupełniać wszystkie rzeczy. Ok, oczywiście też będziemy walczyć i farmić, zbierać portrety. Ogólnie już dużo tych portretów mam zebranych. Zobaczmy dziennik. Tutaj mamy 69, 57, 69. Tu nowi się odblokowują cały czas. Okej, jest tego sporo. Odblokujmy przejście. Hold your monkeys. A to kto to? Też portret na pewno dostaniemy tej postaci. Kolejna przemiana. Welcome, good sirs. The feast is all set. Please come in and be our guests. Ciekawe. Jaki on duży i gruby. Aha, czyli to pułapka, tak? My gentleman, you're fashionably late. Is your lady not joining us again this time? Our lady prefers not to be seen in the lower realm, but she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon and pay her visit up there. Oh, it's a pity she didn't come. Or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for her. But now, the gift's gone and blood's been shed. I say, you two should take the fall. We're just servants, madam. What's the jest? Zhu Ba Jie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Ha 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 ha!
girl. Wyczaiłam. You know I'm a pious Buddhist. Give me your mother's name and I'll check my list. You heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Yao Guai's care about reputation. All she cared about was lust. Now I know. You're one of her spiderlings, aren't you? Well, well. Your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. Druga siostra. O nie. Pająki. To, czego nienawidzę, naprawdę. Ładnie. A żaba na pająka? Bardzo łatwy boss, bardzo łatwy. O ile to tylko jedna runda. Zatruła go. Curse it! Bugs are bugs! Wearing human skin can't change your gross nature! Yeah, sure. We are so low compared to you, a glorious admiral of the court. Ain't the last monkey still fresh in his grave? And here you are, another monkey's sidekick. Cut your bullshit! Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared my hoof! I'll destroy this rotten hole right now! Let's see where else you'd build your lair! No to pobieg. Rdzeń złotego drzewa, proszę bardzo. Przyjrzyjmy się jeszcze tej lokacji, może coś tu znajdziemy. O proszę. Ale tak po prostu, bez żadnej walki? Coś tu mamy jednak. Energia.
Okej. Tutaj jest jakaś jama. Tabletka. Maksymalne zdrowie, no i pięknie. Trzy paski są równe teraz, fajnie to wygląda. Że ja muszę tutaj. O nie, no cały czas pająki. Coś, czego nie jestem fanem, rzeczywiście, naprawdę nie lubię, obrzydzają mnie. A tutaj mamy rozdział skupiający się. No właśnie, w tym obrzydlistwie. To nie był sen. Nie tym razem. O, tabletka czeka. Pojęcia jama. No właśnie. Niezły początek. Skrzynia. Jedna, druga. Zaczep, paska, kuo, dżin. Unikatowy przedmiot. Pewnie zamieniać się możemy w węża, tak? Nie. To coś innego. No, ale fajnie, ta lokacja mi się podoba, ta zimowa, no ojej. Miałem już dosyć, szczerze mówiąc. Wytwórz broń. O, proszę, jakie rzeczy możemy... 75. No, żyjmy, czemu nie? Tutaj nam brakuje jeszcze 80. Kostur ostrych kolców. O kurde, no. Włącza techniki walki włócznią do kombinacji lekkiego ataku i zwiększa wskaźnik wszystkich ataków w postawie pchnięcia. Ja nie używam tej postawy akurat. 80. Chitynowy kostur. Wow, po skutecznym... W trafieniu naładowanym silnym atakiem każdy wytworzony punkt koncentracji nieznacznie przywraca zdrowie. Proszę bardzo. No. Ciekawe rzeczy. I szansa na trafienie krytyczne plus 5%, 80 ataku. No, musimy przetestować tą broń. To też fajnie się prezentuje. Spójrzmy jeszcze tutaj na pancerze. Tu zacząłem właśnie robić legendarny. To jest Złota Maska Furii. O właśnie to. Brakuje wyśmienitego złota. Wyśmienitej nici ze złota. Okej, czy mamy jakieś punkty iskry? Nie mamy. Okej, więc lećmy. Ojej. Przeraża mnie
ogrom tej lokacji już na samym początku. No dobra, tu mamy jakieś schody. Zobaczmy, co my tu znajdziemy. Okej, od razu te kokony muszę rozwalać, bo... Właśnie, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. O! Unikatowy grzbiet w worku. Ponieważ tu się kryją przedmioty, które będą nam potrzebne do jednego z zadań. Kolejny portret. Tam na dole też mamy drogę. W tym ukrytym świecie, tam u tego typka dajemy jemu nasiona i sadzimy i musimy później karmić te roślinki. Zapomniałem o tym, muszę też tym się zainteresować właśnie. O, ze skoku jak fajnie. Bardzo ładny damage. Muszę podnieść cios krytyczny na maksa. I tym właśnie się zajmę teraz, ulepszaniem właśnie tego aspektu najbardziej. Idę po ciebie. Nie mogę? Ale jak to? Ale to ma obrażenia. Nie no, jaka prędkość w ogóle. Uwielbiam tą broń, już ją lubię. Okej, spójrzmy jeszcze na dodatkowe te tutaj przedmioty unikatowe. Co mamy? Po skutecznym trafieniu kombinacją lekkiego ataku znacznie zwiększa wskaźnik ataku. No to, to jest świetne. A co to jest? O, umiarkowanie zwiększa odporność na truciznę. Okej, nie. Nie chcę. Bardzo ciekawy rozdział już od samego początku. Fajnie się prezentuje graficznie też. Tylko te pająki, no ale to nie jest żadna przeszkoda. Nie jest żaden minus. Ja po prostu nie jestem fanem pająków. Można to rozwalić? A, proszę bardzo, i to jest też portret. I jak ładnie się farmi na tym. Ej, ej, się wykluwają. Nie, no nie, nie. Ale to wygląda paskudnie. Te kokony się ruszają. Czekaj. Ojej. Nie no, chore. Dlatego, że nienawidzę tak pająków, rozwalę tutaj wszystkie te kokony. Wyrąbię je w pień. Nie zostawię nawet ani jednego. A, to z automatu, ale to nie do końca mi pasuje, że nawet z automatu po naładowaniu od razu sam wali. Może i dobre, może i złe, muszę się przyzwyczaić. Bo w poprzedniej broni mogłem pobiegać i sam zadecydować kiedy.
A nie, tutaj chyba, że jak namierzona jest. Zaraz, zaraz, jeszcze muszę raz to sprawdzić. A nie mam ogólnie. Nie, okej, wszystko jest w porządku. Ale tu się można obłowić. I fajnie, muszę przyznać, się tłucze te kokony. O, a tutaj jakaś droga jest ukryta nawet. Proszę bardzo. O, proszę. Mamy i skrzynię. Wow, jaki szybki. Stój ty. Zaznaj trochę nowej broni. Ale ta broń jest świetna, no nie no. Wykończ. Bum. I te rewersy muszę ulepszyć. Dobra. Dalej, kokony moje ulubione. Lecimy. Okej, tutaj była ta skrzynia. Stamtąd przyszliśmy. Tak, dobra, dalej w dół. Ale ta jaskinia jest bardzo głęboka. Już czuję, że coś tam zostawiłem na początku, ale najważniejsze jest, żeby odblokować wszystkie miejsca odpoczynku. Wtedy będziemy sobie już podróżować szybko i uzupełniać te ewentualne braki. Nie zdążysz. Okej, ty zdążyłeś. Ależ, jak mogłeś?
To jest coś nowego. O kurde. O tak. Żaba, żabo. A nie w tą stronę. Okej, sytuacja opanowana. Było ciekawie. Tutaj też mamy jakieś wejście. Czy ja stąd przyszedłem właśnie? Nie. Otóż nie. A masz baniak. A jeszcze raz. To. I rozejrzyjmy się. Nie, tutaj to nie. Czy ja się zawróciłem, czy... Chyba się zawróciłem. Tak, dobra. Okej. To co w każdym poziomie błądzenie, ale dobra, już wiem, że mam jakiś punkt odniesienia. Wiem, że się zawróciłem, to lecimy na dół. Ja teraz w ogóle powróciłem. Sam nie wiem, gdzie jestem, szczerze mówiąc. O! Miejsce medytacji i miejsce odpoczynku. No i świetnie. Trzy iskry, więc można by wykorzystać je od razu na ulepszenie właśnie tego ciosu krytycznego. Czyli teraz potrzebujemy dwie. Jeszcze jedna iskra została. Plagi to nie, to nie. Techniki. Okej. Pięć na trzy, osiem na dziesięć. A, okej. Lećmy więc dalej. Przydałoby się wreszcie jakiegoś bossa znaleźć.
Odsłonimy. Okej, czyli tędy mamy się udać. A dobra, darujmy sobie to. Teraz będziemy mieli walkę z bossem. Days of practice, eight arms of mightiness. You're here at last. The destined one. By my brother's words, I will first. Okej, jedziemy z tym bossem szybciutko. Nie widzę. Hold your smirk, you audacious monkey. We'll settle our scores when I reach my full mastery. A, no tak, ucieknie. Z nim będzie trzeba walczyć jeszcze drugi raz później. W innej lokacji. Ale ważne jest, żeby właśnie wyeliminować go już za pierwszym razem, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, nie ukaże się w innej. A tymczasem sprawdźmy jeszcze, co jest w tym budynku. Tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Ale jest tu ściana do rozwalenia, a ja kurde nie mam tej mocy. I nie wiem, czy się dostanę tam. Bo było trzeba zastosować bossa do tego, żeby nam rozwalił tą ściankę. Zobaczmy, czy mam coś tak mocnego. Nie topesz.
No nie wiem. W każdym razie sobie w tym momencie zakończę i najwyżej sprawdzę poza nagraniem. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.